wszystkim, cześć na kawale. Dzisiaj lecimy z szóstym odcinkiem rankingu i ja centralnie się pogubiłam. Ale okej, zobaczmy. Wcale nie jest niekompetentny. Nie słuchaj go. Uwielbiam, jak staje w jego bronie. Desia. Czyli jak zmarło się tamtemu królowi, to on idzie w górę w rankingu, czy będą szukać nowego króla, który będzie pierwszym miejscem, czy to jakoś tak... No tutaj było, że jest drugi. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Fajnie się bawią. Nie zrób mu nic, nie zrób mu nic. Nieprawda. Nieprawda. Nie jest bezsilny. Przecież jak go walnie, to go zabije. Pięknie. Mój dzielny ziemniaczki. Brakuje mu siły. No nie bądź bucem. Zmęczą się i wtedy ich pacnie. Prawda. On też ma. Chyba ty.
Czemu miałby to czytać? Co tam było napisane w takim razie? Nie musiał ich dosłownie wyrzucać. Czemu ty się uśmiechasz? Ale on się uśmiecha. I to nie twoja wina. Kocham ich relacje. Kage, nie bądź chujem. Ja nie mogę płakać na każdym odcinku. Nie mogę. Czyżby mieli jakiś konflikt? Oj, czyli jednak jest jakaś dramka. Bo jest dobrym rycerzem i wierzy w księcia tak naprawdę. Lubi jak trafiają na dobrych ludzi. Po twojej osobie? Nie manipulujesz nim od lat? Ja się zastanawiam, czy on nienawidzi brata? Czy to jest zazdrość, czy co? Bo niby królowa była po stronie Cytryndora. Ale znowu też pomagała Bodziemu. Czyli on jest od lustra. Czyli to jednak będzie laska z lodu. Okej. To co się podziało, że cię zamknęli w lodzie? Klepnij sobie. Chodź. O co chodzi? Ale okej. Wcześniej, przed walką z Gryfem, był dość zahukany. Więc co tu się... Co
Nie ogarniam. Serio. Fajne to anime, takie fajne. Właśnie, tak się zastanawiam, czy zbiorą ścierą, wyżmią. Tak, więc tak czy siak wypije tatusia. Nie, on gdzieś tam pod ziemią se żyje. Ta czaszka nad drzwiami nie jest zbyt zachęcająca. Tak tylko mówię. Myślę, że król podziemi jest zazdrosny o brata, bo jest księciuniem z bajki. Przepraszam. To rzęsiska. Szkur. Okej, Bebin niby był dobry, ale też nie był, bo wysyłał węże na Łodziego, ale kazał znowu Kagę go chronić, eskortować. Włócznia jest. Nawet nie wiem, co jest nie tak z tą postacią, bo Apes przy scenie z Gryfem widać, że jest mocno przestraszony, a potem to już jest zupełnie inna postać. Nie wiem, czy retrospekcja z Gryfem była w poprzednim odcinku, czy w tym, gdzie szedł z przerzuconym tym Gryfem przez ramię. Ciekawi mnie cały ten plan lustra. Dają nam milion rzeczy, milion różnych randomowych faktów, randomowych wspomnień, randomowych informacji i się kurwa domyśl człowieku, o co w tym chodzi. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do pozostałych serii, do subskrypcji, w komentarze i trzymajcie się, pa!